Zapraszamy na wycieczkę Korona Gór Polskich, tym razem Czupę, najwyższy szczyt Beskidu Małego. Weszliśmy w las. To jest super. O, no to już jesteśmy prawie, bo minęliśmy tego rogacza i jesteśmy na skrzyżowaniu szlaku czerwonego z niebieskim i za chwileczkę będziemy na Czuplu, a później udamy się do schroniska PTTK na Magurce. Siedzimy sobie na Magurce, jesteśmy po naszym wspaniałym obiadku. Zjedliśmy dzisiaj na obiad żebroczkę, taki gruby placek z ziemniakami, zapiekanym boczkiem. Fantastyczne lokalne danie tutejsze. Później pójdziemy sobie z powrotem na Czupel. Jest kilka miejsc na wzrazie, gdzie można sobie usiąść i odpocząć. Nawet spotkaliśmy po drodze źródełko, przy którym była ławeczka i można było spokojnie tam się zatrzymać na kilka chwil. Natomiast w samej jakby trasie, no tak jak mówię, widokowo niekoniecznie jest to jakaś ekscytująca. Nie ma hal. Na samym szczycie Czupla jest duże zalesienie, więc w ogóle nic nie widać, co jest poza drzewami. Natomiast na Magórce jest trochę przestrzeni, ale co? No też widokowo słabo. Jest tutaj tylko jeden taki punkt. Jest taras, na którym jedliśmy obiad i faktycznie można było na chwilę zawiesić oko. A poza tym, no to niestety w koło już, po zejściu z tego tarasu już nic nie widać. Niestety tutaj nie doznamy takiego fajnego, przyjemnego widoku. W przeciwieństwie do hali rycerzowej, gdzie widać panoramę wokół siebie, można się okręcić i widać wszędzie góry. Na koniec muszę powiedzieć, że drugi raz bym nie przyszedł. Mimo wszystko polecam. Ale tak mówię, na taką rozgrzewkę, nie tak, żeby się ekscytować, że są piękne widoki, że jakieś panoramy i tak dalej, tak, bo wszystko zasłaniają drzewa. No ale nie wiem, czy będziemy chodzić po kolejnych szczytach z Beskidu Małego, raczej wydaje mi się, że będziemy wracać do Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, bo tam jest ciekawiej po prostu. Czy warto się wybrać na taką wycieczkę? Myślę, że tak. Beskid Mały jest akurat w naszej okolicy bardzo blisko. Wspaniały las, wąwozy, jary, można sobie odpocząć od przemysłowych miejscowości czy też skupisk ludzkich. Akurat tym szlakiem, którym dzisiaj wędrowaliśmy, nie cieszy się on zbytnią popularnością, o czym świadczyła mała liczba turystów, których spotkaliśmy na drodze. Krótkie podsumowanie naszej dzisiejszej wycieczki po Beskidzie Małym. Głównym naszym celem dzisiaj był Czupel. Rozpoczęliśmy start naszej wędrówki w miejscowości Czernichów. Tam udaliśmy się niebieskim szlakiem na Czupel, to mniej więcej około 2 godzin. 15-20 minut, w zależności od tego, kto ma jakie tempo. Dodatkowo można tutaj zaznaczyć, że trasa była dosyć wymagająca. Może odcinek nie był zbyt długi, ale jednak bardzo stromy. No i później sobie robić częściej przerwy, ale że mieliśmy dużo czasu i nikt nas nie gonił, no to w tym wypadku nie stanowiło to problemu. Najpierw szliśmy czerwonym szlakiem, Po jakichś 30-40 minutach zboczyliśmy na szlak żółty. W dalszym ciągu nim wędrujemy. Trafiliśmy na kapliczkę. Przystanęliśmy tutaj na chwilę. No i będziemy szukać szlaku zielonego, którym zejdziemy do Czernichowa. Mamy nadzieję, że chociaż trochę Wam się spodoba relacja z naszej dzisiejszej trasy. Natomiast wolelibyśmy Was zabrać na coś bardziej spektakularnego. Miejmy nadzieję, że następnym razem nam się to uda i Wasze oczy i nasze oczy będą się mogły nacieszyć lepszymi widokami niż te, które widzieliśmy dzisiaj. Aczkolwiek bardzo pozytywnie wychodzimy z tej wycieczki i naładowaliśmy trochę baterię i odpoczęliśmy od codzienności. Pozdrawiam. Dajcie suby, łapki w górę, uśmiechajcie się. Pozdrawiam serdecznie.